idziecie, wracacie do miasta, czy mówicie, a fuck it? No o właśnie, no Helena w tym momencie zadaje pytanie. Zaraz, to są demony. My w zasadzie z trudem pokonaliśmy dwa. Co jeśli ich tam jest więcej? Co jeżeli te dwa wrócą, bo one tak naprawdę tylko uciekły? Czy nie możemy wezwać kogoś, nie wiem, silniejszego? Ja słyszałem kiedyś, że ten wasz cały szef to ma taki wielki, magiczny miecz do zwalczania demonu. To wyślijmy mu kruka, a w tym czasie chodźmy sprawdzić, jak wygląda sprawa w mieście. Owszem, Helena, słyszałeś właściwie historię o Laterisie, ale cóż, zła jest wiele i mogą być różne miejsca, które będzie potrzebne. Poza tym zwróć uwagę na to, że to my zgodziliśmy się tym zająć, więc chociaż my... Chociaż ja doprowadźmy tą sprawę do sekundy. Się zgadzałam. Ja pamiętam ten moment, kiedy spadaliśmy. No ja też nie pamiętam momentu, że my się zgadzała. Znaczy, dobrze mówisz. Ty pamiętasz, bo razem odbieraliśmy zlecenie, więc... Cię nie wykręcaj. No racja, przecież ty z nią przyleciałeś. Maverick, mam pytanie. A czy jak słyszałem te całe wyjaśnienia o planach, demonach, przejściach i tak dalej, to czy albo wiem, albo czy mogę zrobić jakiś rzut, żeby wyczaić, czy podobny kontrakt mogę zrobić ja, ale dla istoty anielskiej. Żeby ją albo przyzwać, albo żeby być dla niej hostem. Jako, że podejrzewam, iż anioły były bardzo chętne, żeby jakieś demony, well, załatwić. Może się mylę, może nie. A prawda jest taka, że jestem praworządny dobry, jakby chcę działać zgodnie z zasadami. I dobrym. Może, z przyczyn specyficznie ci z miejsca mogę powiedzieć, że coś takiego będzie wymagać odpowiednich środków, żeby zdobyć kontrakt. W zasadzie technicznie, żeby rozmawiać w drużynie jedną osobę, o czym właśnie się dowiedziałeś, która jest specjalistką od robienia kontraktów z istotami z innych planów. Hint. Tak. Na początku tak chciałem się zapytać, czy to w ogóle jest w ogóle możliwe, czy coś takiego dopuści. Znaczy, generalnie channelowanie ten anioła, okej, powiedziałbym, że spoko. Przy czym anioły na nieco innych zasadach niż elementarne by tutaj działały, więc nie tyle zrobisz taki numer jak Sionach, co raczej będziesz miał Sumona. To większy problem jest ze środkami i namierzeniem anioła, wiesz, prawdziwe imiona, tego typu rzeczy. Czy z tej lokacji, w której jesteśmy, bo pamiętam, że my dostaliśmy informację, na pewno... Ale mam pomysł. Przecież ja znam... Ja chcę zostać drużynową tą, Lyrią. Tak spoglądam na Helenę. Jeżeli dobrze rozumiem, jak działają twoje moce, jeżeli dobrze jakby wskazujecie na potrzebę tego, że może nie jesteśmy odpowiednio wyekwipowani do tego, można to zmienić. Nie znam prawdziwego imienia tego anioła, ale raz czy dwa zdarzyło mi się odwiedzić Górę Celestę. Nadal mam oczekującą partię go kiedyś, żeby rozegrać z aniołem, a to na marginesie. No i cóż, raczej jestem... Helena ma winę pod tytułem, kim wy ludzie jesteście? Tak, czy jest to w zakresie twych mocy i możliwości, ażeby... zrobić kontrakt, albo wykorzystać mnie jako... Zastanawiam się przez chwilę i mówię, to tak nie działa. Ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo skomplikowane. Przede wszystkim trzeba urodzić się z darem, konkretną magią, która jest bardzo rzadka. Czy już wiesz, że nie? A poza tym to musisz mieć bardzo bliski związek z konkretnym duchem, którego ewentualnie mógłbyś przyzywać. A jaki ten masz związek z tą stęczowymi skrzydełkami?
nie twoja sprawa. W Sionach nie teraz. Wiesz co, podnoszę tak głowę z tego, z nadrysunku i tak się pytam, jak tak, bo coś tam na ziemi rysuję. I jak bardzo bliski związek i jaki rodzaj istot? W zasadzie wszystkie istoty planarne mogą, są w stanie wysyłać swoją, jakby to nazwać, esencję, mm-hmm. bo te sumony nie są tak naprawdę do końca tutaj, na planie materialnym. Raczej ich idea, czy można by powiedzieć dusza, chociaż one nie mają duszy w tym samym sensie, w którym śmiertelnicy. To też mniej więcej oznacza, że nawet jeżeli Leyland zginęłaby tu na materialnym, to za jakiś czas będzie mogła pojawić się znowu, bo po prostu wróci do siebie. A nawet jeśli dana istota byłaby, nie wiem, w jakiś sposób miała ograniczoną wolność? Tak, jaki ty jesteś podły. Nie, ja wiem, do czego Brylan nawiązuje i to nie jest wcale podłość. On chce wzywać samego siebie. Tak. Ty, a nie próbowałeś już tego kiedyś? Nie, jak? Nie wiem, kojarzę ten motyw, albo mówiłeś o tym. Nie, nie robiłem czegoś takiego. No, znaczy, no tak, teoretycznie, jeżeli taka istota nawet byłaby uwięziona, to nadal byłaby w stanie wysłać tą część swojej esencji. Hint, hint, już to zrobiła. No wiem, wiem, ale jeszcze więcej, dobra. Ja w międzyczasie robiłem coś takiego, że rozkminiałem, mając dodatkowe te informacje, co się tam może dziać i czego się spodziewać w tym mieście. Powiedz, że narysowałeś takich stickmanów i takie domki z kominem i ogniem. Znaczy narysowałem ten plan miasta, tak żeby dla porównania. Tak, ale powiedz w taki sposób. Dobra, ludziki też, okej, okay, tak. I strzałeczki. Tak, i strzałeczki, tak, dokładnie. Czyli, nie wiem, czy to Maverick? Chcesz robić jakiś scrying? Tak, jakiś scrying. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze tak dodam na koniec, że Helena nie wierzy, żeby to było możliwe, co nie znaczy, że to nie jest możliwe. Po prostu w tym momencie jeszcze nie wie jak. I nie mam do tego żadnego ruchu, więc byśmy musieli to schombrułować. Okej. I nadal, i jeszcze dodam, że tak to się może wydarzyć już na tej sesji. Generalnie do tego scryingu masz jakiś rzut? Znaczy bardziej myślałem coś nie tyle scrying, co wykombinowanie, jaki to może być plan i tak dalej. Nie wiem, myślałem spout lore czy coś takiego. Takie ogarnięcie sytuacji. Aha, generalnie chcesz... Znaczy nie robię tego magicznie, tylko myśląc. Tak. Okej, generalnie czy chcesz... Sherlockuję. Ad hoc jakąś, żeby ten rytuał Drake'a zrobić, tak? Nie. Aha. Nie to chcę zrobić. Chcę ogarnąć, co się w mieście dzieje. Co się mogło dziać, jaki jest plan złych. Okej, dobra, no to... W tym kierunku. Bawi się w Sherlocka. No właśnie. Counter Cracha. To chyba Dyscerealitys by było. No. Okej, to jest plus minus... Aj, zapomniałem PDF otworzyć. Specyficznie tam jest pytanie, coś... A to jest plus wisdom, czy... Wisdom. No, wisdom. Okej. Dobra. No to takie stickmeny i nam pokazujesz kichiem to tutaj i to tam. Nie wiem, co tak... Kurde, nie wiem. Oh well. No to mamy generalnie... Dobra. Generalnie się tak zastanawiasz i w sumie nic konkretnego nie jesteś w stanie określić, co mogą działać. Generalnie z tego, co mówił Siegfried, demony miały parę lat, żeby swoją działalność tutaj prowadzić i zakon jest dość rozpowszechniony w mieście. I w całym... Też mi się wydaje, że to nie jest takie hopa-siupa, że one się wczoraj pojawiły. No kurde, specyficznie mówiłem, że tam parę lat są. Na poprzedniej sesji był nawet wspominka, że mistrz tego zakonu zniknął w podejrzanych okolicznościach, nie? No ale dzisiaj mówię, że przez ostatni tydzień nie wiadomo, co tam narobiły.
No, bo się prawdopodobnie zauważyły, że zostały wykryte. A. Słuchaj, tu generalnie chodzi o to, że Szaja się z tym ten tydzień temu, jak się z wami skontaktowała, że kurde, co się dzieje w mieście? Przydałoby się wysłać tam kogoś, Hirosów, żeby sprawdzili, co nie tak, co tam jest, nie? Znalazła pierwszą grupę. Tak. Najlepszą, nie pierwszą. No, oczywiście. No. Znaczy, to był trzeci albo czwarty wybór. Tak. Wszyscy po prostu się nie zgodzili. Tak, generalnie oj tam. Zajęci. No to nas wysyła. Badzi widzą w tym momencie, że kurwa ci goście się pojawili. Okej, ale mamy farta, bo Zygfryd odpierdolił numer. Więc tych dobrych wysyłamy w cholerę. Mowy się dadzą nabrać. A w międzyczasie przyspieszamy swoje plany, nie? Dobra. Anyway. Generalnie nie jesteś w stanie przewidzieć, co ten się może wydarzyć. Przy czym, pamiętasz wspomniane legendy o walce z wielkim złem i o tym, że coś zostało zapieczętowane pod miastem i inne legendy. I masz takie niejasne wrażenie, że ten Grabrezu to nie było najgorsze, co może was na was czekać. Aha. A, zaraz, to jest to miasto, ojej, no tak. Czemu wcześniej tego nie skojarzyłem? Dobra, powinniśmy się pospieszyć. Nie ma czasu na odpoczynek. To nie wysyłamy kruka do Lotrisa? Tak, wyślijmy. Być może przejawi się w ostatniej chwili i uratuje nam wszystkim dupy. Dokładnie. Dokładnie tak samo miałam nadzieję. Tak patrzę po swoich kieszeniach, patrzę na swoje ręce. Nie wiem, masz kruka? Ej, na pewno mają w mieście. Poza tym, ty się umiesz zmieniać w kruka, nie? Tak. Nie poradzicie sobie bez mnie. Myślimy, Efa. Oczywiście, że nie. W ogóle zastanawiam się, wiecie, jak mam te kominki, nie? Czyli nie mogę skoczyć sobie do Shielda, spytać się, czy może ktoś nam pomoże i wrócę z armią przez kominek? Bo chyba nie mamy żadnego zasięgu, nie? Kominkowego. Jakby ci to powiedzieć? Specyficznie mogę powiedzieć, że na tak duży zasięg byś potrzebowała naprawdę dużego ognia. Do Denhon tak naprawdę też by był przydatny dość spory ogień, na przykład jakaś płonąca stodoła, ale z jakiegoś powodu masz wrażenie, że tam akurat nie będziesz miała problemu. No właśnie tam, gdzie zawsze coś pali. No tam już wszystko płonie. Nie, to jest miasto w ogniu, kurwa. Dobra, czyli nie będę próbować. Tak tylko się zastanawiałam na głos do tego Kandeliusa. Chwilkę, muszę sprawdzić coś. Gdzie są bondy, stringi? Generalnie nie martwcie się, jak mocno zjebiecie, to przypominam, że Loteris ma na tym mieczu pozwalający mu się teleportować. Znaczy, wiesz co? Czekaj, to mi nie zaufa. Patrzę, kogo mogę ten... jak to się nazywa? Tak, ty się patrzysz, to ja tak patrzę na Helenę. Bo telepatycznie. Czyli pomysł z aniołem nie przejdzie. Czy próbujemy, czy nie próbujemy, bo jakiekolwiek... A masz jakiś sposób, żeby w ogóle z nim porozmawiać? Teoretycznie z ARD mam, nadal pamiętam informacje, jak dostać się na górę Celestii, ale to wymagałoby mojego tam, przetransportowania się. Nie mam jakby telepatycznego połączenia. Ewentualnie klasyczna modlitwa może pomóc, ale... Ty nie możesz sobie smoka samonować? Ramionami. Sionach, jestem mnichem zakonu smoka. Jak nie zauważyłaś, głównym żywiołem smoków jest ogień. Grabrezu jest odporny na ogień. A, myślałam, że tak na przyszłość myślisz, nie Helena tak dużo, ale są różne smoki?
Ale on jest ognia specyficzny, to zdradziłby swojego smoka. Tak w ogóle, czy to jest ten moment, w którym powinienem zacząć rzucać hadmowami, bo... Nie, Maverick, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, czy Hugo jest z powrotem w mieście, a po drugie, czy mam zasięg na przykład telepatyczny? Do Hugo? Jezu, dlaczego wzywać Hugo? Dobra, no to do Grety, jeju. Która mi nie ufa. Ma powód. Mogę mówić przez ciebie, mi ufa. Daj mi słuchawkę albo coś. Możemy spróbować. Dobra. No to... Będę ci krzyczeć do ucha, czy do buzi? Nie trzeba, wystarczy, że pomyślisz. Robię połączenie telefoniczne. Do sznura. Halo? Greta, coś to jest, Jonek. Dlaczego widzę w swojej głowie mordę Efa i słyszę głos w Sionach? To jest skomplikowane, skoncentruj się. Przede wszystkim pytanie, w jak wielkiej dupie w tej chwili jest Greta? Co Greta może w tym momencie robić? No co tam u ciebie? Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to unika ataków wielkiego szkieletowego konstruktu, który miał być jakimś nieumarłym zrobionym przez nekromantę, ale okazało się po czasie, że tak naprawdę to raczej bone golem, zrobiony przez szalonego maga, który się specjalizuje w golemach. Okej. Okay. Czy w pobliżu jest tylko jeden taki? Nie, cztery. Okej. Tak więc słyszysz w tym momencie głos w Sionach. Tak, słuchaj, idę mordę Efa. Greta, co tam u ciebie? Jak leci? Nic specjalnego, taka tam mała robótka. A, to super, bo wiesz, Ef, powiedzieć, czy mamy problem, czy nie? Słyszę was. Powiedz mi, inaczej nie przyjdzie. To słuchaj, mamy chyba problem, bo to są jakieś demony i one wszystkie... No, co mam jej powiedzieć? Ogólna sprawa jest taka, że one są odporne na ogień. A, my jakoś... wszyscy robimy ogień. I potrzebujemy kogoś, kto miał jakieś chłodniejsze spojrzenie na tą sprawę. W sumie to mamy całe miasto opętane przez demony i wpadnijcie może, jak macie chwilkę, co? Albo nie wiem, jesteś na bazarze czy coś? A gdzie jest? To miasto, w którym jest siedziba Shieldu, nie? Nie, ale mówi, gdzie my jesteśmy. Gdzie jest to miasto? W sumie to nie wiem. Cambria? Generalnie, geograficznie to mogę wam powiedzieć, że jesteście na drugim krańcu kontynentu, więc... Znaczy drugim. Baza jest gdzieś po środku, nie? A wy jesteście gdzieś na południe i wschód, o ile pamiętam. Weź do Gildii Magów, żeby cię teleportowali tutaj. Najlepiej razem z Laterisem, Janusem i kim tam jeszcze. Dobra, wiesz co, zobaczę, co się da zrobić, ale nic nie obiecuję, bo jesteście na drugim końcu kontynentu, więc nie jestem pewna, a my też, znaczy, nie wiem, gdzie jest Loteris, Janusa boję się wypuszczać, jak Loteris się nie zgodzi, a sama jak jestem trochę poza miastem, więc jak skończę tutaj tą moją sprawę, to postaram się wrócić jak najszybciej do Gildii. No ale w zasadzie demony to chyba nadal jest w zasięgu twoim i Efa. No właśnie, bo jest. Z ogniem. Ale oczywiście damy sobie radę. Trzymam władzę nad wszystkimi żywiołami, dziewczyno. Woda mnie nie lubi, wiesz? Jest jeszcze inna sprawa, bo tam pod miastem jest coś większego, więc ewentualnie będzie potrzebny damage control, ale tak tylko mówię. Coś większego pod miastem, dobra, zobaczę, co się da zrobić. Większa ryba, powiem, no. Dobra, no to nie przeszkadzam. Buziaki. Dobra, ja muszę za dwóch na chwilę. Możemy zrobić przerwę. Okej. Okay. Znaczy ja jako MG tak przypominam, że jakby co, to Dwek cały czas ma magicznego nuka pod ręką. Co mam magiczne? Nuka.
znowu na początku poprzedniej sesji dostał taki lasonowo-magiczny celownik. A, dobrze, ale że, dobrze, że mi przypomniałeś. Możemy to miasto skończyć. No, to tak. Może najpierw je ewakuujmy. Nie ma ja kogo myślę, ewakuować. Zanim tam dotrzemy, to już nie będzie czego ewakuować. To może zrobię szybkie wejście, wyjście przez jakiś kominek, zobaczymy, czy jest co ewakuować. Tak, a propos, jak tak nawiasem mówiąc, Sionach, pamiętasz to uczucie palące, gdy przyjąłeś kontrolę nad tym płomieniem? No, to dalej je czujesz, dalej cię pali. Te zielone? No. Gdzie mnie pali? No. Czujesz generalnie cały czas palący, żrący ogień zasadzony w twoich żyłach. Tak, Fellfire i Zabicz. A i Candelius, o co chodzi? Oh well. Candelius trochę niekomfortowo wspomina ten tylko piekielny ogień źle wpływa na żywe istoty. Zostawia permanentne ślady. Te? Nie zejdą? Candelius wzrusza tylko... Nie przypomina nam sobie śmiertelnika, który by przeżył. Zwykle są paleni po trafieniu. A, to żeś mnie wsparł. Ale no. Przecież to mnie nie trafiło. Cena natury. O. Przejęłaś coś tego ustrojstwa do swojego systemu. Generalnie ustrojstwo w tym momencie działa w ten sposób, że powoli teraz ci się po organizmie rozchodzi. Co mi schodzi? Rozchodzi ci się to po organizmie powoli. Spoko, przyzwyczaję się, do Candeliusa się przyzwyczaiłam. Pretty much. Generalnie gdzieś w przyszłości dobrze byłoby to trzymać. Co zrobić? Gdzieś w przyszłości dobrze byłoby to powstrzymać, ale jak mówiłem, to kiedyś w przyszłości. Tak, to jest alternatywa. Czytaj, niech inny MG się tym martwi. To generalnie taki potencjalny plot hook to może być, jeżeli byś chciała w przyszłości też Fellfire, taka demoniczną wersję ognia opanować. Pewnie. Wszystko. Dobra, to możemy robić przerwę. Mhm. Żarty i tak dalej. No. Kwadrans? 10 minut? No, kwadrans. Okay.